Czyli mamy tutaj F-150 wersja elektryczna. Kurde, tu bot jest, a zatrzymał się koło mnie. Jechałem nim na rozpoczęcie tego dodatku, ale musimy sobie zrobić jego pełny tuning. Nie ma nawet o czym gadać. Bieg mamy jeden do przodu, znaczy dwa właściwie biegi, jeden do tyłu, jeden do przodu, wiadomo, ale do przodu mamy tylko jeden bieg. W niektórych elektrykach czasami są dwa. O kurde! Patrzcie, jaki tablet. Ej, powinni zakazać robienia samochodów z tymi tabletami, no nie? To jest taka głupia moda. Przyciski fizyczne i koniec. Jak się ubrudził gnój. Robi bączka? Kurde, zrobi! Okej. Jakie to musi być ciężkie, widzicie, on nawet nie zwolnił przy tym zderzeniu z tym małym. Sprawdzić, czy ma buga na moc w tym ładowaniu, chyba to... Nie wiem, chyba to naprawili już. Bo ostatni elektryk jak dodali, to już nie miał tego buga z ładowaniem. Dobra, my go zaraz tutaj dokoksimy. Mi się wydaje, że on trochę za głośno brzmi. Nie powinien być taki zajebiście głośny. Zgadzacie się? Z zewnątrz, podejrzewam, że oni go podgłośnili, żeby było cokolwiek słychać, nie? Ale on brzmi tak samo jak spalinówki. Znaczy na tym samym poziomie głośności jest. Nie powinien być taki głośny. Dobra, a zderzmy się z jakimś innym pick-upem. O, tutaj mamy na przykład. O kurde. Ale czuć, że on jest zajebiście ciężki. My zaraz sprawdzimy na chacie, ile on waży. Ale jeździ się, no właśnie takie odczucie jest mega ciężkości. O, a zobaczmy, jakie ma perki tak w ogóle. Mało ma, zobaczcie. Malutko. No ciekawe. Bardzo mało, no nie? Na drift gnoja? On chyba nie ma trybu driftowego. Zobaczmy wagę. Waga jest 3207 kg! What? Bardzo dużo. Możemy go odciążyć i 2,5, no 2,5 tony waży. Po odciążeniu, nie? Bardzo dużo. Tutaj mamy wał. Tam jeszcze silnik może mogliśmy sobie poprawić. Dajmy sobie rajdowy dyferencjał. Może zrobimy jakiś rajd nim, co wy na to? Myślę, że kompletnie się do tego nie nadaje ten samochód, ale co tam, kurde. Szerokie kapory dajemy. O kurde, ej, widzicie to? Możemy dać tu większe koła. Patrz. Uhuhu! Aż tak? Patrz, jaka różnica. Ty, to jest naprawdę dużo większe. Ciekawe, jaki to ma faktycznie wpływ w Fordzie na jazdę, no nie? Jak myślicie? Ej, ten samochód będzie teraz potężny! O, możemy sobie taką małą felgę założyć. Okej. No dobra, no. Dajmy sobie to. Dystansy daliśmy. Felgi zostawimy. To będzie ogromny samochód. Dobra, robimy tuning wizualny. Ale fajna wyciągareczka. Dajemy to. Czekaj, nie można tutaj docisku zwiększyć. Szkoda. Tutaj mamy na górze coś takiego. Opony dodatkowe. Uuu, ale fajne. A można na przykład kilka? Tych nie można. W SnowRunnerze można sobie kilka różnych akcesoriów zainstalować. Tu niestety nie. Okej. Tu możemy ten próg całkowicie usunąć. I samochód... Może będzie się wydawał jeszcze bardziej
wyższy? Jak myślicie? Tu możemy upgrade zrobić. W standardzie ma 563 konie mechaniczne i aż 1000 Nm. Możemy zupgrade'ować do 1800 Nm maksymalnego momentu i 986 koni. Ale przy wadze 2600 kg to chyba nie będzie robić takiej roboty. Jak? No zobaczymy. I mamy sobie takie staty tragiczne raczej. Zobaczymy. Na żywo waga to 3 tony. Tutaj też nieco powyżej 3 tony, tylko myśmy odciążyli samochód. O, mamy takie, zobacz, coś takiego. To jest w standardzie malowanie. Ciekawe. Dobra, możemy sobie dać. Możemy przyciemnić szyby. Cyk, przyciemnione. Zapisujemy. Ale wielka torba, ty. O, tutaj są te pick-upy. Okej. Zobaczmy. No nie jest jakoś dużo większy, ale patrzcie, o ile koło jest większe w tym samochodzie, no nie? Tutaj macie powiększone to koło do maksa, a tu macie standardowe. W ogóle dziwnie wygląda ta opona, no nie? Tak jakby ktoś nałożył warstwę gum na tą oponę. Dziwnie to wygląda. Nie no, samochód jest potężny. Strasznie długi też, zobaczcie. Ale tak na szerokość niezbyt, nie? To jest chyba jakiś RAM, no nie? Z rzeczywistości, tylko tutaj jest wersja nielicencjonowana. Ok. Czy dałoby się go zrobić na drift? Tak się zastanawiał. Z takimi wielkimi kapciami. Zróbmy sobie nim jakiś wyścig może szutrowy. Zobaczmy, co on potrafi. Wydaje mi się, że będzie kiepsko. To jest za ciężkie pudło, no. To już lepiej by było zrobić tego Mustanga elektrycznego na rajdy i nim spróbować. Dobra, i weźmy sobie, o, weźmy sobie wyścig, tak, dlatego że ten samochód jest bardzo ciężki i on będzie zajebiście spychał. Dobra, spróbujmy. Te same półciężarówki mi się pojawiły. O, doskonale, to zrobię sobie zdjęcie. Forza mi się zawiesiła chyba. Dobra, zobaczmy teraz, może uda mi się zrobić zdjęcie. Jedź. O, zegary mi działają, zobaczcie. Naprawiły się. I robimy foto. Uuu, jest trochę tych samochodów, okej. Zobaczcie, zegary mi się naprawiły. W końcu. Faktycznie, restart gry pomógł. A, nie muszę tu biegu zmieniać, dobra. Nic nie widzę. Kurde. O, tu jest ten mały, dawaj go do ściany. Aaaa! O kurde. Strasznie ciężka kobyła. Ale mocy to ma. Nic nie widzę, ale fajnie ten dym wygląda, co? Ulepszyli go na tej mapce. Bo jest go więcej i dłużej trwa, no nie? Aaaa, mam cię. Dobra, pokaż, co potrafisz. 1000 koni. Jest! Elegancko! Siu! Patrzcie, te boty tam przejechały już długo po tym wyścigu i jeszcze się ten kurz utrzymywał. Fajnie to zrobili, naprawdę. Ja myślę, że tutaj jest chyba jedno takie miejsce, gdzie tego VMAXa można by było sprawdzić. Jest coś w rodzaju lotniska. Ale on tam osiągnie gdzieś koło 300 km na godzinę, no nie? Ani nie zrobimy go na koło. Ani nie zrobimy z niego jakiegoś hardkorowca czy coś. Jedyne co możemy zrobić, to wrzucić do niego, wiesz, max mocy, tak jak żeśmy zrobili, i jeździć, nie? Podejrzewam, że to jest jedno z cięższych aut z takimi osiągami, prawda? Bo te elektryczne samochody mają ogromną moc, zajebiście startują, ale też niezbyt dobrze się prowadzą. I takie samochody, żeby jako tako jeździły, no muszą mieć dużo koniów sobie, no nie? Dużo newtów i w ogóle dużo wszystkiego.
fajnie zrobili te efekty. Grałem na Xboxie i powiem wam, że ten dym trochę gorzej wyglądał, a tutaj naprawdę poprawili to troszeczkę. Znaczy zrobili specjalnie do tej mapki, nie? Takie lepszy dym spod, czy kurz? Nie wiem jak to nazwać, po prostu ten piasek, który się rozsypuje gdzieś tam pod oponami. Fajnie to wygląda na tej mapce, zwłaszcza jak się jedzie po wydmach. Tu mamy znowu te piniaty do robienia. Musimy VMAXa sprawdzić, ty. Czy F1 lubię jeździć? Pewnie. F1 jest bardzo dobre do testowania kierownic. Bardzo fajna gra. Dobra, sprawdzamy VMAXa. Co się nie da driftować? Kurde. Lekko, panato. Jakie koła wielkie. Ua! No pewnie ze 310 by osiągnął, nie? Będzie 20? Oj, ciężko. Pewnie dałoby się zrobić jeszcze taki tuning, żeby tam poleciał dużo szybciej, nie? Ale... chyba nie jest samochód tego typu. On nie ma raczej jakichś tam kolosalnych osiągów. To jest po prostu ciężarówka. Ty, to loto. Na pewno 4 buty i zobacz. Co ty na to? Daj radę! Zrobiliśmy z Forda elektrycznego, zrobiliśmy rajdówkę, drifterkę. Ja tylko gaz do końca wciskam i to jest jedyne co robię, nie? W tym samochodzie w tym momencie. I kręcę sobie kierownicą bez większego stresu. Driftuję na prawie prostych kołach. Luźna guma, ty. Jest moc, jest drift.